Polisolokaty. Witaj, nazywam się Marcin Kołowska i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. W jednym z filmów na temat oddłużeń opowiadałem o tym, gdzie są ukryte pieniądze, gdzie czasami poszczególne osoby mają jakieś pieniądze, które mogłyby odzyskać, czy to właśnie poprzez windykację, poprzez kredyty frankowe, ale też poruszałem temat polisolokat i dzisiaj chciałbym powiedzieć właśnie trochę więcej na ten temat. Od razu powiem, że sam miałem polisolokatę, tak? I sam odzyskiwałem te pieniądze, no, które można powiedzieć zostały mi zabrane, a mogę już teraz tak powiedzieć, dlatego że w sądzie w pierwszej instancji już wygrałem, tak? I zdecydowanie te pieniądze mi się należą, tak uznał sąd. Dlatego no, teraz jest oczywiście apelacja, to jest normalne, tak, że w ten sposób instytucje finansowe działają. Natomiast no, to już jest tak, no, że już w pierwszej instancji mamy wygrane i wygraliśmy w 100%. Wszystko, o co prosiliśmy, zostało po prostu, jakby jest sprawa wygrana. Dlaczego tak się stało i jak w ogóle, co to w ogóle jest ta polisolokata? Jak to się stało, że koniec końców, można powiedzieć, na początku straciłem pieniądze, później poszedłem do sądu i je wygrałem. Wiele osób w Polsce, z tego co widziałem statystyki, ogromna ilość ludzi w Polsce miała założone polisolokaty. Osoby takie zakładały, czy to regularne oszczędzanie, czy też jednorazowe inwestycje i później okazywało się, że w momencie, kiedy chciały zrezygnować z tej polisolokaty, to na przykład opłata za zamykanie tego wynosiła nawet do 98%, tak? Bo były takie, gdzie było 90%, 85%, ogromne kwoty, tak? Ktoś wpłacił 15 tysięcy złotych, a dostawał później po zamknięciu takiej polisolokaty 1000, 1500 zł, albo i mniej, albo i paręset złotych. Tak, były osoby, które powpłacały po 80 tysięcy złotych i nagle się okazywało, że dostają z tego 2,5, 3%, 5% na przykład, tak, to po prostu, nie wiem, ktoś płacił 80 tysięcy i dostał z powrotem 4, dlatego że zerwał za wcześnie tą umowę. No i można by powiedzieć, przecież widziały gały, co brały, tak, to jest ten sam tekst, co przy kredytach frankowych, tak, i wszyscy jakby, którzy cwaniaczą, tak, i mówią, dobra, chyba widział, co podpisuje, tak, natomiast jest też coś takiego jak klauzule abuzywne, tak, są klauzule, które są niedozwolone po prostu, jest to bezpodstawne wzbogacenie się, no i na podstawie tego można po prostu o te pieniądze walczyć, tak, można iść do sądu, no i sądy najnormalniej w świecie orzekają, że w zdecydowanej większości, dlatego że jako moja kancelaria Mediator Legal prowadziła takich spraw już trochę i orzekają w zdecydowanej większości sądy na to, że po prostu te pieniądze były niesłusznie pobrane i że nie mogły być takie koszty zamykania danej sprawy. O to wszystko tak naprawdę się rozchodzi. Oczywiście tu za każdym razem trzeba sobie przeanalizować daną sprawę z no, osobą, która się czymś takim zajmuje, tak? I możecie też w komentarzu zadać pytania, czy na przykład albo podać jakiś przykład, albo poprosić o namiar, na pewno tam czy ja, czy jakieś inne osoby odpiszą z namiarem, gdzie można się odezwać, czy przez kancelarię Mediator Legal można się odezwać i przeanalizować sobie taką sytuację, ile pieniędzy jest do odzyskania. To, co jest fajne, to oczywiście na etapie polubownym większość takich firm bierze po prostu prowizję za to, co można odzyskać. Na etapie sądowym to już jest wiadomo, zawsze indywidualne podejście, no są koszty zastępstwa, trzeba to zawsze jakoś wyważyć i zobaczyć, jakie są szanse na odzyskanie jakiej kwoty. I już raz na jednym filmiku mówiłem o tym przy okazji wierzytelności i sprzedaży wierzytelności, że tak naprawdę nie nam oceniać, czy te pieniądze są do odzyskania, czy nie. Są od tego specjaliści i fachowcy. Tak? Bardzo często powtarzam, że w momencie, kiedy ktoś jedzie samochodem, rozwali ten samochód, to idzie do mechanika. Tak? Ja ostatnio wczoraj byłem u dentysty, tak, i jak mnie bolał ząb, to ja po prostu siedziałem cały dzień, grzecznie czekałem na 19, żeby iść do dentysty, do stomatologa, tak, bo mi się ukruszył ząb. Dlaczego to tak było? Bo wiedziałem, że muszę iść do specjalisty. Dziwnym trafem ludzie w takich kwestiach, nie wiem, prawnych, księgowych, czy podatkowych, czy bym powiedział, finansowych w ogóle, to po prostu się okazuje, że szwagier, sąsiad i ja sam po prostu mam najlepszą wiedzę na świecie, a tak po prostu nie jest. Uczciwie mówiąc, tak po prostu nie jest. Ja tak samo moją sprawę oddałem po prostu osobom, które się tym zajmowały, profesjonalistom, tak, które przeanalizowały tę sprawę, złożyły pozew, no i na normalnym świecie wygrali 100% plus pełne odsetki od tej kwoty, która została mi zabrana. Więc plus oczywiście tam dla kancelarii były koszty zastępstwa procesowego, no więc win, 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 tak? I teraz jakby to, do czego zachęcam, to do tego, żeby chociaż spróbować, żeby zobaczyć. Jeżeli macie jakąś polisolokatę, jeżeli straciliście jakieś pieniądze, to nie muszą być one spisane na straty. Możecie zobaczyć, czy te pieniądze nie są do odzyskania. Nawet jeżeli dostaliście jakieś pismo i jest tam napisane, że nie wiem, to że po prostu w związku z jakąś umową, czy z jakimś paragrafem w tej umowie, w związku z jakimś oświadczeniem, które podpisaliście, nie możecie otrzymać tych pieniędzy, albo że po prostu ta opłata likwidacyjna była zapisana w umowie i to jest zgodnie z tą umową zabrana ta likwidacyjna, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawdzić, czy sama ta umowa była legalna.
Tak, i to jest bardzo ważne, żeby przeanalizować sobie taką sprawę i to polecam każdemu z Was, dlatego że jestem najlepszym przykładem tego, że można zobaczyć, spróbować, tak, zawalczyć o swoje i odzyskać te pieniądze. To jest jedna z takich rzeczy, gdzie będę mówił też jeszcze o kilku innych rzeczach, gdzie warto po prostu walczyć o swoje, walczyć o to, żeby rzeczywiście odzyskać pieniądze, które Wam się należą. Ja myślę, że na temat polisolokat to tyle. Nie będę wchodził w wszystkie te takie prawne szczegóły, dlatego że po pierwsze to jakby są ludzie, którzy dziesiątki lub setki godzin po prostu siedzieli nad tym, żeby to opanować, ten temat. Po drugie, po prostu każda umowa jest inna. Po trzecie, nawet jeżeli ja bym tu bardzo szczegółowo wszystko przedstawił, no to nie jesteście w stanie, większość z Was nie jest w stanie po prostu wszystko bardzo szczegółowo sobie zobaczyć w tych umowach, a większość firm, które zajmuje się odzyskiwaniem tych pieniędzy z polisolokat, analizy robi za darmo, więc to też nie ma większego sensu, a Wy wtedy sobie decydujecie, czy ma sens po prostu walczyć o swoje, o Wasze pieniądze. Ja chciałem się podzielić moją historią, tym, że rzeczywiście można odzyskać te pieniądze i Was serdecznie zachęcam do tego, żeby po prostu nie odpuszczać w tym temacie i zawalczyć o swoje. Na dzisiaj to już wszystko. Was serdecznie proszę oczywiście o suby, o komentarze, tak? I jeżeli macie jakieś pytania, no to zadawajcie. Jestem po to, żeby Wam pomóc, żeby Wam odpowiedzieć. A jeżeli ja nie będę znał pytania na jakąś odpowiedź, to oczywiście skieruję do odpowiedniej osoby, tak, żeby tą odpowiedź otrzymać. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia.